Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zdradzimy tajemnicę nowej rejestracji, także zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Jak widzicie, więc będziemy robić remont przyczepki samochodowej. Także to jest ta tajemnica odnośnie tablicy rejestracyjnej. I zakupiłyśmy trochę sprzętu, aby ten remont przebiegał sprawniej, bo aktualna kątówka oraz wiertarka, no trochę przy naszym remoncie domu dostało, nie oszukujmy się. Więc na potrzeby remontu i nie tylko zakupiłyśmy coś nowego, a poza tym to znalazłam bardzo fajną stronę, gdzie raz jest bardzo duży asortyment w firmach, sprzęcie i tak dalej. To wysyłka była zdecydowanie z dnia na dzień, o co nam no, zależało mieli na tym, bo zobaczcie, mamy już termin tak naprawdę przed żniwami. I chciałyśmy tutaj już zacząć ten remont, aby go nie odkładać na terminy po żniwach, bo po żniwach zaraz by były buraczki, marchew i tak dalej. Więc już nie będę się rozgadywać i rozkręcać i zobaczcie, co kupiłyśmy. Zobaczcie tylko, jak paczuszka jest świetnie zapakowana. Pochodzi ona oczywiście ze strony narzędzia.pl. W opisie filmu przypnę Wam link do strony oraz do sprzętu, jaki zamówiłyśmy. Akurat fajne opakowanie, bo u nas się zawsze te wiertełka jak kupowało na sztuki, no to wiecie, gubiły się albo się gdzieś położyło i później się nie mogło znaleźć, a tutaj zobaczcie, super zestawik. Bierzemy teraz coraz większe paczki. Right, if for the reason it gets ruined, I'll be pissed tonight. Either way,
Wymagana. Oczywiście, żeby nie było. 0-0. Lokowanie produktu. Dzisiaj gorąco to zdrówko. Kto pracuje, ten sobie nie żałuje. Otóż to. To jest to. I korzystając z wolnej chwili, chciałabym wam pokazać, co w ogóle nam tutaj przyszło. Pod ręką na pierwszy rzut mam wiertarkę udarową z systemem samozaciskowym, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób możemy sobie wymienić wiertełko na nowe lub inne. Mamy również w niej system kickblock, dzięki któremu zasilanie nam się odłącza w chwili, gdy wiertełko utknie nam w materiale. Także tutaj jest system zabezpieczający nas, użytkowników, aby praca była bezpieczna. Jeśli chodzi o tutaj o model, jest to seria GSB Professional Bosch. Ogólnie jesteśmy zakochane w danej marce, bo i poprzednie tutaj wiertarki i tak dalej były z danej firmy, więc zaufanie do marki pozostało. Co więcej, mamy tutaj również przykładnię dwubiegową. Także tak prezentuje się wiertarka, ogólnie nie jest ciężka, nam nawet kobietom świetnie się z nią dzisiaj pracowało i będzie się na pewno pracować. Następnie mamy szlifierkę. Szlifierka jest tutaj, jest to model GWX19125S, również Bosch. Mamy w niej system kickblock, dzięki któremu możemy w łatwy i szybki sposób wymienić sobie tarczę. Wystarczy, że przyłożymy sobie ją i na klik zamontujemy, więc nie trzeba nam tutaj żadnego kluczyka od sprzętu. Wystarczy nam prąd, tarcza i tutaj szlifierka, aby pracować. Nie trzeba szukać żadnych kluczyków. Później, aby zmienić tarczę lub wymienić na inną, wystarczy, że otworzymy sobie zapadkę i w kilka sekund mamy wymienioną tarczę na nową. A jeżeli jeszcze jestem tutaj już przy temacie tarczy, to zobaczcie, przyczepkę mamy już w jakim stanie. To jest tarcza, którą używałam, a to jest nowa. Więc tutaj przyłożę sobie jedną do drugiej równo i zobaczcie, praktycznie jak nowa, więc jednak opłaca się troszkę dorzucić grosza i kupić oryginalne tarcze. Tarcze również mamy różne do cięcia, szlifowania i tak dalej. Mamy również szczotki takie czyszczące o różnej grubości druta, takie na prostym drucie, o różnym kącie czyszczenia. Również takie na kręconym druciku, o, na jeszcze grubszym. Również na wiertarkę, jak i szlifierkę, także mam nadzieję, że tutaj sprzęt posłuży nam na lata, bo jednak tutaj postanowiłyśmy, że zainwestujemy w to, aby sprzęt profesjonalnie służył nam i nie tylko tacie przy remontach, bo jednak w tym roku nastawiłyśmy się na te remonty, więc tutaj odcinków w tym roku możecie się spodziewać od nas sporo. No i jeszcze bym zapomniała o wiertełkach. Wiertełka, zobaczcie, super opakowanie, zawsze jak się kupuje te wiertełka, to potrafią się nam zagubić, nie ma miejsca, aby je schować, a tutaj pudełeczko jak najbardziej fajne, po prostu fajne. Mamy tutaj wiertełka od jedynki, czyli takiego drobnego wiertełka do trzynastki i co najważniejsze, mamy tutaj również połówki, więc taki zestaw mobilny, super, nie trzeba będzie szukać wierteł. No i co? Chyba niczego nie pominęłam. A, pominęłam jednak. Mamy tutaj taką osłonkę na szlifierkę. Jeżeli będziemy pracować w kurzu i tak dalej, to wystarczy, że nałożymy sobie tutaj na tył szlifierki. O, czekajcie. Odwrotnie. Na tył sobie założymy taką nakładkę. I nasz sprzęt jest zabezpieczony
przed kurzem, do środka nie dociera nam żaden proch, kurz i taka nakładka przedłuża nam żywotność sprzętu, a zobaczcie, stylistycznie nie wyróżnia się ona nam niczym, świetnie tutaj wpasowuje się stylistykę i co najważniejsze, nie przeszkadza nam przy pracy, także podłączamy się do prądu, bo tutaj pokazywałam Wam wszystko w odłączonym zasilaniu i przechodzimy do pracy. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakupu. Chciałbyśmy bardzo podziękować panom z obsługi, którzy profesjonalnie doradzili nam przy wyborze asortymentu, osprzętu oraz samego sprzętu. Jednak asortyment był na tyle szeroki, że ciężko było nam się zdecydować, a panowie naprawdę od serduszka nam tutaj doradzili, abyśmy były w 100% zadowolone. I co więcej, dziękujemy Wam, że byliście z nami, że oglądaliście dany materiał, bądźcie z nami na bieżąco, subskrybujcie kanał i zaczynamy serię remontową, także komentujcie, lajkujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!